Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki. Trzy. Będzie ze 30, ale wszystkie podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy, co do tej pory działo się na Mistrzostwach Europy. W ostatnim odcinku mówiłem, że czekam na dziwne rzeczy z Euro. No i nie musiałem długo czekać. Kilka meczów i tyle tematów do omówienia. Oczywiście później porozmawiamy o innych rzeczach. A teraz zapnijcie pasy i spróbujmy wspólnie do tego internetu się wturlać. Za nami pierwsza runda fazy grupowej Mistrzostw Europy. Teraz ją podsumujemy, dlatego cofnijmy się w czasie przed niedzielne spotkanie z Holendrami. A nawet trochę wcześniej. I tu mały sukces. Przez 3 dni byliśmy na pierwszym miejscu w grupie. No dobra, to nie było takie trudne. Ale gdy zaczęły się mistrzostwa i czekaliśmy na pierwsze spotkanie naszych reprezentantów, mogliśmy podziwiać ich grę. Tylko że grę aktorską. Panowie, to co? Dziś zabieramy 3 punkty do domu? A może już teraz zbierzmy trochę punktów? Masz na myśli przekąskę i tankowanie? W reklamie Orlenu i ich stacji benzynowych. No i powiem tak, na szczęście chłopaki lepiej grają na boisku niż w tym filmie. No i to jest pomysł. Szybkie 1000 punktów, bo punktów nigdy zbyt wiele. Ale najpierw był mecz otwarcia. Gospodarzy Niemców i Szkotów. I z kibicami tych drugich, przyjezdnych, pojawiały się ciekawe wywiady. Bo oczywiście pod wpływem alkoholu, ale bardzo szczęśliwi, pokazali niemieckiemu dziennikarzowi swój tradycyjny strój, szkocką sukienkę, czyli kilt. No i to, co kryje się pod spodem. Przez tą cenzurę można powiedzieć, że ch**a widać, ale wiecie, YouTube. Między szkockimi kibicami był też Craig Ferguson, który na ten mecz przeszedł pieszo z Glasgow do Monachium. 1600 km pokonał w ciągu 41 dni. Podczas swojej podróży, którą relacjonował na TikToku, zbierał datki na cele charytatywne. Zebrał tak 50 tysięcy funtów i oczywiście w nagrodę obejrzał mecz, gdzie jego reprezentacja przegrała z faworytem turnieju. To był piątek. W sobotę zalała nas masa informacji o naszych reprezentantach, którzy, uwaga, zjedli kolację. Tego dnia swój pierwszy mecz rozgrywała Chorwacja i jeden z ich kibiców stał się popularny, gdy pochwalił się, że mu się zwróci. Ale nie w ten sposób i nie przez to, że wypił tyle kubków piwa. Chłopak zbierał je w przerwie i po meczu, a że są one zwrotne i kaucja jednego z nich to 3 euro, tak zwróciło mu się 150 euro. Przejdźmy do polskich kibiców, którzy powoli zbierali się w Hamburgu, no i było ich widać i słychać. Gdy śpiewali znaną przyśpiewkę, czy też polskie hity. Albo wypowiadali się w wywiadach dla niemieckiej telewizji. 10 minut. Dobrze, że u nas nie nosi się sukienek. Widoki byłyby takie jak u Szkotów, tylko o wiele częściej. A gdzie support naszych rywali? No oni też tłumnie zjechali się do miasta. Wspólnie bawili się na ulicach. Szykowała się prawdziwa walka. Miejsce i godzina znana. Niedziela 15. Stadion miał już pierwsze biało-czerwone znaki. Były różne porównania, analizy, jak zagrać, z kim w składzie, a moim zdaniem najlepiej i najprościej wypowiedział się na ten temat polski szlachcic, który wspierał swoich chłopów i wypowiedział się dla meczyków. Nasi chłopi są najlepsi w polu. Od kopania są... Nie ma lepszych w Europie. Według niego nasi chłopi są najlepsi, szczególnie w polu. I powiem wam, że facet niewiele się pomylił. Może chłopi nie najlepsi, ale walczyli jak równy z równym. Widać było u naszych prawdziwe zaangażowanie, co przyniosło efekt. Polacy pierwsi strzelili gola. Radość była gigantyczna. Niektórzy widzieli go z trybun, inni w strefach kibica, tu w kraju. A niektórym nie było dane zobaczyć, jak strzela Adam Buksa, bo albo przed samą akcją zwiało im telewizor, albo wiatr całe życie wieje im w oczy.
kupili takie miejsce, gdzie nie widać połowy boiska. To prawdziwe miejsce z sektora Polaków. Moim zdaniem miejsce VIP. Nasza radość trwała pechowe 13 minut, a wynik 1-1 utrzymał się do przerwy, podczas której Polacy informowali przeciwników, że kiełbasa jest lepsza niż gołda. A jak jakiś Holender pomyślał inaczej, szybko piłka wybijała im to z głowy. Ale kibice obu drużyn nie zawiedli. Niektórzy z nich bawili się z byłymi zawodnikami. Między kibicami znalazł się Sławomir Peszko, który jak zawsze dbał o dobrą atmosferę, tym razem wśród kibiców na trybunach. No ale niestety fani gołdy grali lepiej. I wygrali. Chociaż statystyki pokazywały, że było to spotkanie bardzo wyrównane. Można było mieć niedosyt. Można było się denerwować. Chociażby jak ten Węgier, który wyładował złość na telewizorze. Ale patrzyliśmy na pozytywy. No i reprezentacja zrobiła wrażenie. Wszyscy docenili przygotowanie trenera Probierza. Nie tylko w kwestii taktyki zawodników, ale też jego przygotowania meczowego outfitu. Jego elegancką stylówkę omawiali w Hiszpanii czy też we Francji. Za to po przeciwnej stronie mieliśmy trenera, który zasłynął, że coś zjadł. No i nie był to wspomniany ser Gołda. Chociaż kto wie, co miał w nosie. Jednak wszyscy widzieli, że mu smakowało. Czujecie ten zapach? Aż przypomniały się dawne czasy. Euro 2016 i ówczesny trener reprezentacji Niemiec, Joachim Löw, który najpierw wąchał swoje jaja, a później wyciągnął coś z tyłka. Ukulał to i powąchał. Jeżeli nie czujecie lub nie pamiętacie tamtej sytuacji, macie ją tutaj w zakładce lub w opisie. To Euro przebiega w przyjaznej atmosferze. Jak już kibice się prowokują, to w zabawny sposób. Albańscy kibice na oczach Włochów łamali na pół ich świętość, czyli makaron. Co kończyło się śmiechem, a później wspólnym tańcem. Teraz czekam na wersję z pizzą i ananasem, ale z tego chyba żartować nie można. Na podobny pomysł wpadli Austriacy, którzy przed Francuzami łamali bagietkę. A później zbijali piątkę. No dobra, ale skąd ta dobra atmosfera? Nie wiem, może przez piwo? W końcu gospodarze to Niemcy, a to ich narodowy trunek. No, może. Chociaż niemiecka policja prosiła, aby fani, szczególnie z Anglii, wybierali palenie zielonego niż picie piwa. Tak na wszelki wypadek. W końcu od kilku miesięcy jest to tam całkowicie legalne. I coś w tym jest, bo po zielonym człowiek jest uśmiechnięty, nie ma agresji, no czasem bywa trochę śpiący. I to może tłumaczy jednego z angielskich kibiców, który podczas spotkania Anglii z Serbią zasnął na swoim krzesełku. Obudził się na pustym i zamkniętym stadionie 5 godzin po ostatnim gwizdku. Mimo że siedział, a bardziej spał, zaraz obok wyjścia z trybun. Nikt nie zwrócił na niego uwagi, zostawili go. I tak naprawdę obudził się tylko dlatego, że o 4 nad ranem zrobiło mu się zimno. Albo złapało go gastro. Szanse, że my Polacy wyjdziemy z grupy są, ale wyglądają mało optymistycznie. Według matematycznych analiz szansa na przejście do kolejnego etapu wynoszą 20%. Ćwierćfinał to 6,7%, półfinał 1,5%, a finał 0,3%. Ale pamiętajcie, to tylko matematyka. A nawet jeżeli nie wyjdziemy z grupy, nie przejmujmy się. To tylko sport. Jeżeli będziemy to traktować zbyt poważnie, to może się źle skończyć. Jest ofiara absurdalnej bramki meczu Polska-Kolumbia. Kibic z Olsztyna nie wytrzymał, gdy zobaczył, jak gola strzela kolumbijski bramkarz, wyskoczył z okna. 27-letni mężczyzna uszkodził kręgosłup, wyszedł już ze szpitala, ale wcale nie jest pewne, że najgorsze ma za sobą, bo nadal będzie oglądał mecze naszej reprezentacji. Przykładem jest pan Radosław, który w 2006 roku przez kuriozalny i stracony gol przez Polaków z emocji skoczył z okna. Nie, no po prostu coś nie wzięło i nie mogłem, no. Nie wiem, dlaczego tam w stronę okna poleciałem, a nie w stronę drzwi. O, co za wariat, ale jaki oddany, bo jak go zapytano, czy nadal będzie oglądał mecze reprezentacji, krótko odpowiedział. A co mi zostało? Teraz na parterze oglądam. Dlatego na wszelki wypadek zejdźcie na parter do sąsiada i dopiero wtedy włączcie kolejne mecze.
Już wiecie, że Polacy nadal walczą na Mistrzostwach Europy. Po meczu z Holandią pozostał słodko-gorzki smak, ale z Austrią powinno być łatwiej. Jeżeli wierzycie w zwycięstwo, to STS nadal ma limitowaną ofertę specjalną. Rejestrując się z moim kodem poszukiwa300 albo z linku w opisie, no i obstawiając zwycięstwo Polaków w dowolnym meczu fazy grupowej, zgarniacie kasę z kuponu i dodatkowe bonusowe 300 zł. Link do rejestracji, regulaminu i wszelkich szczegółów znajdziecie w opisie. Oczywiście sama akcja łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Przypominam, kod poszukiwa300, odpowiedzialnych stawkach i o tym, że oferta jest skierowana tylko do osób pełnoletnich. No a do reprezentacji mam prośbę. Dajcie z siebie wszystko. Trzymam za was kciuki. Teraz naprawdę zejdziemy na ziemię i to ostro. Będzie boleśnie. Oto Gordon Ramsay, jeden z najpopularniejszych kucharzy świata. To on prowadzi oryginalne kuchenne rewolucje, czy też Hell's Kitchen. I właśnie przed nagraniem kolejnego odcinka Piekielnej Kuchni postanowił wrzucić mały apel. Hi guys, it's Gordon. I'd like to share a very important message with you all. Okazało się, że 57-letni szef miał wypadek podczas jazdy swoim ukochanym rowerem. Wypadek na tyle poważny, że potrzebował interwencji chirurga urazowego. I'm lucky to be here. A patrząc na jego trzęsące się dłonie, facet przechodzi stres pourazowy. Lekarze uratowali mu zdrowie, za co podziękował, ale życie uratował mu kask, który przed jazdą wyglądał tak, a po nadaje się do wyrzucenia. Cały popękał. Stąd apel Gordona, aby zakładać kask, niezależnie na jak długą podróż się wybieramy. Honestly, you've got to wear a helmet. Jeżeli te słowa nie wbijają wam się do głowy, to może zapamiętacie je dzięki siniakowi. Siniakowi, a bardziej siniarowi, nie wiem jak nazwać tego krwiaka, na całym boku kucharza. Jest to dowód, jak silny był to wypadek. W tym miejscu warto przypomnieć inny, stary film, który przypomina, jak ważna jest skorupa na twojej głowie. Here's you go. First thing, you good? I love helmets! I love helmets! Dlatego nawet jeżeli nie kochacie kasku, dziwnie w nim wyglądacie, to go zakładajcie. Tak samo jak latem trzeba dbać o osłanianie głowy przed słońcem. No chyba, że chcecie skończyć jak dziennikarka TV Republika Agnieszka Siewierniuk. Która na wizji zemdlała. A reakcja jej kolegi nie wygląda na przejętego. O rany, Agnieszka zemdlała. O, Agnieszka zemdlała. A teraz prognoza pogody. Po tym, gdy Agnieszka zeszła z anteny i minęło kilka godzin, pojawił się jej post, w którym zapewnia, że ma się dobrze. Dlatego, moi drodzy, trzeba dbać o swoje zdrowie. Nawet jeżeli będziemy siebie oszukiwać, że wszystko jest z nami dobrze, że wszystko jest idealnie i właśnie tak będziemy sobie wmawiać, zdrowie, a bardziej zaniedbania, odezwał się w najmniej spodziewanym momencie. No, sam tego doświadczyłem. Wiem, że to długi odcinek, ale pozwólcie, że jeszcze wam coś pokażę. Luma Dream Machine to model sztucznej inteligencji, który potrafi stworzyć film z wpisanego tekstu. Od niedawna potrafi też wygenerować dalszy ciąg memów. Ta sytuacja może być filmem. You never buy me flowers. I did not know you sell them. Huśtający się Pablo Escobar. A może chcecie ożywić Hide the Pain Harold? Spoko, da się zrobić za pomocą technologicznej magii. I to była jedna przyjemna rzecz. Teraz czas na część, która nas zdziwi. Keep the butt out of his face. Niektórych mocno. It drives him nuts. A może nie zdziwi, bo głupota ludzi nie zna granic, a tym bardziej tych od ekologii. Brytyjska grupa Stop Oil postanowiła pokolorować Stonehenge, czyli zabytek sprzed 5000 lat. Tłumaczą, że to skrobia kukurydziana, nic im się nie stanie, a poza tym są ważniejsze sprawy jak klimat. Trochę jak z naszą syrenką, którą też spryskano pomarańczową skrobią. Niby nic się nie stało, ale trzeba było czyścić tą wapienną podstawę. Przeciwnicy takich akcji tu martwią się o rzadkie porosty, które rosną na kamieniach. Poza tym, jak wierzyć ludziom, którzy zapewniają, że martwią się o przyszłość, mając w dupie przeszłość? Z pomarańczowej farby zrezygnowali ekolodzy, którzy postanowili przyozdobić portret króla Karola. Tylko jak pamiętacie, jest on cały czerwony, pomarańcz nic by tu nie zmienił. Dlatego postanowili przykleić do niego kreskówkową głowę walika i napisać: bez sera gromit, popatrz na to okrucieństwo na farmach. Trzeba przyznać, tu wyszło nawet
zabawnie. Ale skupmy się na ich apelu, bo oni chcą, abyś nie tylko nie jadł mięsa, ale też wszystkiego, co od tych zwierząt pochodzi. Nie pił mleka, ani nie jadł sera. Powiem wam, że jakby to weszło, szef Gordon zacząłby żałować, że miał na głowie ten kask, a ci, co lubią jeść, szybko by zemdleli. Na szczęście do tego jeszcze daleka droga, ale już niedaleko jest poniedziałek, wtedy widzimy się w kolejnym odcinku Poszukiwacza, już na pewno skończył się remont, nie ma hałasu. Będę wdzięczny za każdy like, który mi pomaga, no i komentarz, może być moje ulubione byle co, albo ochrzan, że jestem niesłowny. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, no i do zobaczenia w poniedziałek. Dobrego weekendu, trzymamy kciuki za reprezentację. Do zobaczenia, hej!